Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną krótką, szybką poradę. Tym razem widz zapytał mnie o słuchawki do kwoty 250 zł wyposażone w dodatkowy układ dźwiękowy USB. Tak więc oto moje propozycje. Jeśli dobrze poszukacie w kwocie około 250 zł, możecie kupić słuchawki Logitech G430, które są konstrukcją przeze mnie już sprawdzoną i mogę je polecić. Słuchawki te posiadają 40 mm przetworniki, mikrofon z funkcją redukcji szumów oraz dźwięk wirtualny 7.1 z technologią Dolby Headphone. Do tego wszystkiego świetne oprogramowanie Logitecha, przy pomocy którego łatwo skonfigurujemy sobie te słuchawki. Słuchawki wygodne i solidnie wykonane, wyposażone są we wtyki mini jack, a opcjonalnie dołączona jest też karta USB, przez którą możemy korzystać z takich efektów jak właśnie ten dźwięk wirtualny 7.1 oraz z redukcji szumów mikrofonu. Kolejna propozycja to także testowane przeze mnie kiedyś Creative Sound Blaster Tactic czy The Fury. Posiadają one 40 mm przetworniki typu Full Spectrum, zapewniające bardzo dobrą jakość dźwięku. Dzięki świetnemu oprogramowaniu SBX Pro Studio bez problemu skonwertujemy dźwięk stereo do dźwięku wirtualnego 7.1. Oprogramowanie posiada też szereg fajnych efektów, jak chociażby Scout Mode, który poprawia słyszalność kroków w grach typu Counter-Strike Global Offensive. Słuchawki te są dość lekkie, wygodne i posiadają odłączany mikrofon. Podobnie jak w przypadku Logitechów, także te słuchawki mają wtyk mini jack, w tym przypadku jedną sztukę, ale czteropinową i też opcjonalnie kartę USB, którą sobie możemy podłączyć do komputera poprzez właśnie port USB. A jeśli słuchawki te koniecznie nie muszą być odłączaną kartą USB, tylko po prostu mogą mieć przewód z zakończeniem USB, wtedy polecam Wam słuchawki Creative Sound Blaster 3D Tactic Rage, czyli słuchawki wyposażone w potężne 50 mm przetworniki i podświetlenie w aż 16 milionach kolorów. Ponownie mamy do czynienia z oprogramowaniem SBX Pro Studio, które zapewni nam wiele świetnych efektów. Słuchawki przy okazji są bardzo wygodne i świetnie wykonane. Ok, tak więc macie 3 propozycje do 250 zł, dwie z odłączanymi zestawami dźwiękowymi, a jedną po prostu z kablem zakończonym wtyczką USB. Mam nadzieję, że poradnik Wam się przydał. Zaglądajcie także na mojego Facebooka, zaglądajcie często na kanał, ponieważ codziennie coś nowego. Czekam też na kolejne pytania. A ceny tych słuchawek, o których powiedziałem, sprawdzicie sobie też w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!